Cześć, witam wszystkich z tej strony Kerdes i zapraszam Was na pierwszy odcinek z nowego cyklu na moim kanale. Cyklu, który będzie dosyć nieregularny, który będzie się pojawiał raz na jakiś czas pomiędzy takimi głównymi playlistami z poszczególnych gier, czy to z Warhammera, czy z jakichkolwiek innych. Będą to takie filmy w zasadzie jednoodcinkowe dotyczące bitew związanych z zadaniami w grze Total War Warhammer 3. Bitew o legendarne przedmioty poszczególnych lordów, podczas których będę Wam się starał przedstawić sylwetki poszczególnych bohaterów, też być może właśnie tych legendarnych przedmiotów, o które oni tutaj walczą. I na pierwszy rzut tak sobie pomyślałem, że skoro przed chwilą mieliśmy kampanię, w zasadzie mini kampanię Alberica de Bordello Krucjata, to właśnie na pierwszy rzut weźmiemy sobie właśnie Alberica, bo podczas mini kampanii nie rozegrałem sobie bitwy o legendarny przedmiot, o jego trójząb Manana. Za chwilkę włączę Wam tutaj to, co zdołałem się dowiedzieć z sieci o samym Alberiku. Dużo tego nie ma, bowiem nie jest to jeden z jakichś najbardziej popularnych lordów w tym uniwersum, więc informacji o nim też dużo z kolei nie ma. To, co się dowiedziałem, to za chwilkę usłyszycie, więc w tym momencie Wam to włączam. Wrogowie księcia Alberica de Bordello mają rację, cofając się przed jego obecnością, gdyż jest on potężnym przeciwnikiem, rycerzem prawie niezrównanym, który nigdy nie został pokonany na polu bitwy przez śmiertelnego przeciwnika ani przez żadne zaklęte ostrze. Jako jeden z największych propagatorów włóczni i miecza w Bretonii, przy wielu okazjach stał ramię w ramię z królem Luenem, stawiając czoła siłom zła, gdziekolwiek się one znajdowały, w imię jego patrona, boga Manana i pani jeziora. Alberic jest znany ze swojej osobistej odwagi i zdumiewającej dyscypliny. Jest również znany z tego, że oczekuje, iż cała jego rycerska świta osiągnie ten sam standard i odrzuca tych, którzy tego nie robią. W rezultacie ma najmniejszą ilość przybocznych rycerzy ze wszystkich książąt, ale należą oni do najlepszych w Królestwie Bretonii. Na tunice Alberica dumnie widnieje herb Bordello. Trójząb Manana po prostu, boga fal i burz. Podobnie jak Manan, Alberic z Bordello jest wzburzony jak morze, nieubłagany jak przypływ. Jest surowy i odważny, wywodzący się z długiej linii potężnych książąt, którzy z cierpliwością niesłabnącego oceanu poprowadzili Bordello ku bezpieczeństwu i dobrobytowi. Alberic nie zamierza być inny. Samo Bordello to księstwo, gdzie podział w sprawach religijnych został przeprowadzony pokojowo. Ci, którzy mieszkają na wybrzeżach, twierdzą, że domena pani jeziora, bogini wszystkich Bretończyków, kończy się tam, gdzie woda zamienia się w sól. Tam z kolei zaczyna się domena Manana. Trójzębny symbol burzliwego boga mórz przypomina o więzi, którą nawiązał z rodem książąt Bordello podczas 10. Wielkiej Bitwy. Nie znam w sumie tych wszystkich wielkich bitew, bo 10. Wielka Bitwa to jest nazwa własna. Nie słyszałem o nich wcześniej, wybaczcie. Natomiast wracając do tematu 10. Wielkiej Bitwy przeciwko morskim najeźdźcom z północy. Mówiono, że Lord Marcus, pierwszy książę Bordello, walczył tego dnia u boku samego Manana, kończąc bitwę rzuceniem wyzwania gigantycznemu wojownikowi dowodzącemu Norskanami. Walka zakończyła się zwycięstwem Bretończyka, co zwieńczyło krwawy bój. O samym Trójzębie niewiele znalazłem informacji w sieci, więc niestety nie podzielę się tutaj z Wami swoją wiedzą. Aczkolwiek no, wiemy po prostu, że jest to Trójząb przechodzący z ojca na syna w rodzie naszego Alberica. W tej chwili dzierży go Alberic, gdyż jeszcze żyje po prostu, ale najprawdopodobniej, kiedy dokończy swego żywota, trójząb zostanie przekazany jego synowi, Freermundowi, bowiem chyba tak z tego, co kojarzę, brzmiało jego imię. Okej, okay, no i skoro jest przeczytane, no to to, czego się dowiedziałem, to powiem szczerze, że posiłkowałem się po prostu zagraniczną Wikipedią, z której potem tekst sobie przetłumaczyłem na polski. Dużo tego nie było, tak jak wspomniałem, ani o Alberiku, a jeszcze mniej zdecydowanie o samym Trójzębie Manana. Tego ostatniego wręcz było tak niewiele, że w zasadzie nie wiedziałem, co wrzucić. Mógłbym tutaj co prawda statystyki związane z grą i z tym przedmiotem jakoś przybliżyć, ale stwierdziłem, że te odcinki mają się skupiać głównie na lore Warhammera, a nie na statystykach. Ogółem w trzeciej części gry
Zadania powiązane z legendarnymi przedmiotami lordów zostały całkowicie ucięte. W pierwszej i drugiej części, żeby zdobyć dany przedmiot, trzeba było wykonać serię questów z nim powiązanych. To przenieść jakąś postać do tej prowincji, to zrobić coś tam innego, coś jeszcze innego, aż w końcu dochodziło do bitwy. Dla jednych było to uporczywe, może nawet dla większości, skoro twórcy gry zdecydowali się te zadania fabularne poucinać i ograniczyć je tylko i wyłącznie do samych bitew, ale z tego powodu jakby tutaj ten opis, który widzicie w tym miejscu, jest całkowicie wyrwany z kontekstu. Nie mamy pojęcia, czemu właśnie Alberic tutaj nie musi walczyć z jakimś rycerzem o to, żeby ten trójząb zdobyć, skoro przecież trójząb był przekazywany w jego rodzinie z pokolenia na pokolenie. No ale mogę wam podpowiedzieć, że po prostu trójząb został wykradziony Albericowi przez jakichś łotrów bretońskich, przez jakichś renegatów z tego królestwa. Alberic po pierwsze musiał wyśledzić, kto mu ten trójząb ukradł, gdzie go tego złodzieja poniosło i ostatecznie gdzie można go znaleźć. No i ostatecznie doszło do tego, że Alberic otrzymał informację, iż ten zbuntowany rycerz i jego armia zajęli pozycje obronne po drugiej stronie pola, naprzeciwko wojsk Duke'a, bo Alberic zanim ruszył w pogoń, obie armie dzieli otwarta przestrzeń, na której nie sposób się skryć. Ponadto Alberic musi stawić czoła trudnemu terenowi i zaprawionym w bojach najemnym rycerzom. Musi także strzec się okrutnej broni dystansowej tych łajdaków. Wiadomo, że będą woleli tchórzliwie prowadzić ostrzał z daleka, niż walczyć z honorem i podniesionym czołem. Jeśli jednak Alberic wytrwa, nic nie powstrzyma jego gniewu. No właśnie, Alberic dogonił Duke'a, który ukradł mu ten trójząb. Duke się posiłkuje swoimi rycerzami, swoimi też jeomanami. Oraz posiłkami z, nie pamiętam skąd dokładnie, w każdym razie będą to wojska imperialne. Ja już tą bitwę sobie stoczyłem, co zresztą widać tutaj po tym ptaszku, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Jedna rzecz, która mnie zdziwiła przy wybieraniu bitew związanych z zadaniami, to to, że mamy predefiniowaną armię już. Nie możemy tutaj nic pozmieniać. Ja co prawda nie chciałem robić tego tak, że do bitew bym podchodził z najmocniejszą możliwą armią, jaką tylko dana frakcja może wystawić, ale raczej bym się zdecydował na inny układ. Może nawet tutaj chociażby dwie jednostki łuczników poświęciłbym za jednego trybusza, który tak świetnie nam się sprawdził w kampanii. No ale nie da się, po prostu mamy predefiniowaną armię, nic z tym nie zrobimy, nie widzę żadnej opcji zmiany tej armii. Jeśli wiecie, jak to zrobić, może gdzieś tam trzeba pogrzebać w opcjach, no to możecie podpowiedzieć w komentarzach, natomiast ja tego nie wiem i będziemy walczyli tą armią, którą mamy do dyspozycji. Mi się już raz udało wygrać, zobaczymy, czy ponownie się uda, może tym razem taktykę trochę inną zastosuję wobec tego, co się działo wcześniej, bowiem wcale ta bitwa nie była taka prosta. Ale dobra, koniec gadania. O Albericu się już trochę dowiedzieliście, o jego trójzębie też, teraz toczmy o niego bitwę. Tak, nasz renegat nazywa się Guillaume du Castillo. Chyba tak się powinno to przeczytać, przepraszam za wyśmiewający język francuski akcent. A jego sojusznikami jest zła kompania. Bardzo tutaj twórcy się raczej nie popisali kreatywnością w nadawaniu tej nazwy. Zła kompania po prostu, no. Tak jak mówię, trochę tutaj zabrakło chyba kreatywności. Ale fakt jest taki, że są to przede wszystkim, nawet nie przede wszystkim, tylko po prostu są to wojska z wojsk Imperium. Nie, że samo Imperium, bo wątpię, to są po prostu jacyś tam najemnicy, ale składające się właśnie z imperialnych wojsk. To jest całkiem dobra mieszanina, bo imperialna piechota jest lepsza niż bretońska, a jeśli do imperialnej piechoty oraz jej artylerii dołożylibyśmy właśnie kawalerię bretońską, no to byłoby całkiem spoko. Ale na chwilę milknę, bo mamy przemowę Alberica. We will plunge our blades into their ignoble hearts and reclaim our birthright.
Much like the sea crushing against the shore, we will crush these traitors! Now, with me, companions! For Bordolo! No i dobra, przemowa przemową, ale czas się tutaj skupić na rozstawieniu wojsk. Wróg, mogę wam podpowiedzieć, będzie się czaił tutaj na tym wzniesieniu takim. Wzniesieniu, nie widzieliście tego z góry, ale tutaj widać, że to jest wzniesienie w stosunku do naszych pozycji. Mapka jest o tyle dla nas niewygodna, że jest tutaj trochę lasów. Nawet żeby się przedrzeć jadąc na wprost, trzeba się przedrzeć przez las. Druga niewygodna rzecz, co zaraz zobaczycie, to że wróg ma tam jednostki włóczników oraz swoją własną kawalerię, więc bardzo trzeba tutaj uważać. Ja już nauczony doświadczeniem wiem mniej więcej, jak oni są rozstawieni. I tak jak tutaj nas komputer prowadzi, żeby kawaleria szła z flanki, co nie jest takim złym rozwiązaniem, akurat w przypadku tej bitwy niekoniecznie tak się powinno stać. Jeśli chodzi ogółem o naszą armię, no to mamy poza samym Albrykiem, mamy też paladyna, mamy czarodziejkę, służkę pani, która niestety nie jest czarodziejką z domeny życia, która tak świetnie podczas mini kampanii nam pomogła w ostatnich bitwach. Tutaj mamy domenę niebios. Też ma kilka fajnych czarów, których zapewne użyjemy. Poza tym tak, no piesi giermkowie, najlepsza możliwa piechota bretońska, ale tylko jedna jednostka. Zbrojni z tarczami, no oni to już raczej... Oni nie jest to zbyt klasowa siła. Zbrojni z halabardami, to jest o tyle dobre, no, bo wroga armia ma kawalerię, więc halabardnicy jak najbardziej się przydadzą. Chłopcy łucznicy, bardzo słaba jednostka, no i rycerze królestwa. Mocna kawaleria, nie najmocniejsza w stosunku do tego, co ogółem Bretonia mogłaby wystawić, ale nieźle. No i tak, trzeba ich jakoś porozstawiać. Ja piechotę przede wszystkim... Tak jest, w sumie pozostawię na środku, za nimi pójdą łucznicy, czarodziejka też tutaj w tej okolicy się znajdzie. Jedną jednostkę kawalerii też puścimy tutaj z tej flanki, drugą z tej flanki. I teraz tak, dwie jednostki kawaleryjskie tu, faktycznie tak jak komputer chciał je przekazać, ale przed nimi będą szli halabardnicy, jedni. Pozostałe dwie jednostki kawalerii też tutaj. Przed nimi też będą szli włócznicy. Tak jest. Tutaj dokładnie. Trzecia jednostka włóczników w zasadzie może iść razem z pozostałą częścią piechoty gdzieś tak od boku, żeby chronić flankę tutaj. I tak, Alberic. Alberic pojedzie z tej strony, Paladyn pojedzie z kolei z tej strony. Czarodziejka. Czarodziejkę rozstawiłem, ona ma iść z piechotą. Dobra, no i co? Rozpoczynamy bitwę. Możemy już sobie się przyjrzeć, jak wygląda rozstawienie armii wroga. To, czym się przede wszystkim powinienem martwić, to są jego moździerze. Musimy bardzo szybko tutaj... Nie moździerze, przepraszam. To są wielkie działa, które potrafią ładnie razić z dystansu. Więc musimy się nimi zająć w miarę szybko i to jest właśnie problem, bo przydarcie się w miarę szybko oznacza nie patrzenie się na to, co się dzieje tutaj w tej głównej linii, a normalnie gdyby to była zwykła piechota, to bym po prostu ruszył kawalerią, wbił się tam i przebił aż do tych dział, natomiast mamy tutaj też halabardników u wroga i to jest ten problem. Po bokach mamy kawalerię, na szczęście słabszą od naszych, bowiem jedna jednostka rycerzy królestwa, owszem, ale tak to są koni i jałmani. Z drugiej strony jest podobnie, koni, jałmani i rycerze królestwa, więc taki sam rozkład. Dodatkowo wróg posiada tutaj muszkieterów, którzy też mogliby zaszkodzić naszym rycerzom, właśnie swoim ostrzałem przebijającym pancerz. No poza tym mamy tak, tego zdradzieckiego duka, tutaj o. Tu mamy kapitana Imperium, który pewnie jest wodzem najemników, oraz jasnego czarodzieja rzucającego ogniste czary. Musimy się z nimi rozprawić jak najszybciej. No i tak, nie ma co zwlekać. Jesteśmy zmuszeni wręcz, żeby podejść do wroga, bo inaczej by nas wytrzebił za pomocą swoich dział, więc moja piechota od razu może ruszać naprzód. Tutaj, zanim ruszy kawaleria, też muszą ruszyć halabardnicy. Podobnie z drugiej strony.
Oni w pierwszej kolejności niech tam się wezmą za kawalerię wroga. Im będzie też niewygodnie tam manewrować, gdy włócznicy będą w okolicy. Sobie tutaj z kolei po bokach tą moją kawalerię podjadę. Tak, Alberic też ruszy gdzieś w te okolice. Paladyn też gdzieś tutaj. Pozostałe jednostki kawaleryjskie, wy w zasadzie te dwie, mogą się skupić gdzieś, myślę, w tym miejscu. W sumie źle ich ustawiłem. No i dobra, jeszcze tylko jedno słowo zanim zaczniemy tutaj bitwę. Ja pamiętam, że kiedy nagrywałem mini kampanię i mówiłem wam właśnie o tym pomyśle, to wspominałem, że będę po prostu nagrywał bitwę za pomocą wewnętrznego oprogramowania, można by tak powiedzieć, gry, dzięki któremu rozgrywka jest cała fajnie nagrana i potem można ją odtwarzać pod różnymi kątami. Z tym, że powiem wam, jeśli chciałem do tego zawierać swój komentarz, to było tyle dłubania, tyle montowania w tym wszystkim, że po prostu strasznie dużo czasu mi to zabierało, a myślę, że niepotrzebnie, bo ostatecznie będę starał wam się pokazywać jakieś ciekawe fragmenty bitwy i na bieżąco będę mógł komentować, nie obawiając się o jakąś ewentualną desynchronizację pomiędzy obrazem a tym, co ja przedstawiam w komentarzu. Także troszkę tutaj pomysł się zmienił, ale mam nadzieję, że wyjdzie na dobre, że wam się to spodoba. Zatem już ruszajmy. Przeciwnik jak na razie nie bardzo zareagował na nasze rozstawienie, nie przemieszcza swoich wojsk. Ta czarodziejka musi uważać, żeby nie zebrać batów, znajdując się za blisko po prostu wroga, zanim dojdzie cała reszta. Z nią sobie tutaj na spokojnie poczekamy. Kawaleria już tutaj ruszyła mocno, mocno naprzód. Alabardnicy zostali daleko z tyłu. Zobaczmy, czy wróg na nas zaszarżuje. Tak, chyba rycerze królestwa zbierają się do szarży. Więc odpowie im Alberic i pomogą też inni rycerze królestwa. Z broni z halabardami niech tutaj dołączą. Ale to nam trochę uwolniło tutaj miejsce dla pozostałych jednostek kawaleryjskich, którzy zaatakują konnych hieromanów. Zaatakować mi tych rycerzy królestwa, nie pozwolić im uciec. Tutaj przeciwnik już widzę rzuca czary, to ognista czaszka leci. Tymczasem tutaj tak, zbrojni halabardnicy, wy polujcie na tych rycerzy królestwa, na spokojnie. Się możecie trochę zbliżyć. I halabardnicy już podeszli, dobra. Tu też idą halabardnicy, okej. Okay. To musimy tam przekierować naszych pieszych giermków, żeby oni się szybko zajęli wrogiem. Halabardnicy ci mogą ruszyć tam. I teraz tak. Wszyscy moi łucznicy, zacznijcie mi tu ostrzeliwać wroga najlepiej. Jeśli będziecie strzelali w halabardników, im mniej ich na polu bitwy, tym lepiej. Wy natomiast, skoro wróg tutaj zrobił nam piękną autostradę, to się przedrzecie do dział. Przedrzecie się przez muszkieterów. Teraz tak, zobaczmy, jak nam idzie tutaj bitwa z tej strony. Alberic trochę oberwał w walce z rycerzami królestwa, ale tutaj już doszli halabardnicy, więc oni powinni sobie zaraz ładnie poradzić. Dajmy jednak możliwość lepszej obrony Albericowi. Konie i omani zaraz padną. Dorwimy ich jeszcze tutaj. O, jeszcze jest druga jednostka rycerzy królestwa, których tutaj nie zauważyłem. To już stanowi pewien problem. Atakować ich. Cała moja piechota w zasadzie może ruszać do przodu, tam się zetrzeć z piechotą wroga. Dawać. O, tutaj wrogi lord nam wyjechał na spotkanie, ale nie musimy się nim jakoś bardzo przejmować. W tej chwili istotne jest to, żeby rycerstwo zajęło się jednak artylerią. Jedna jednostka nic nie robi. Aha, mamy też, już się ścierają, przegapiłem ten moment. To niedobrze. I czemu halabardnicy tak mocno obrywają w walce z kawalerią? To mnie dziwi. Dobra, zastopujmy sobie na chwilę, żebym ja tutaj ogarnął, co się dzieje. Paladynie, ty tutaj podjedź, pomóż. Nasza czarodziejka, z kim się tu zmaga? Z jeomanami, kurde, wjechali mi tutaj niestety. Czy ja mam jakieś wolne jeszcze jednostki? Niezbyt.
Więc łucznicy muszą sobie z nimi poradzić. No i to był zły... No widzicie, wcześniej jak rozgrywałem bitwę, zastosowałem inną taktykę i tam akurat mi wróg nie dał rady swoją kawalerią dotrzeć na moje tyły. Jeśli giermkowie tutaj walczą z halabarnikami, ale też obrywają coś mocniej niż powinni. No niemniej jednak jakoś to idzie na razie. Dobra. Strzeliwujcie ich tam. Tymczasem czarodziejka może zacząć rzucać czary, może walnąć piorunem tutaj we wroga i uderzymy może w formację muszkieterów albo może tutaj, żeby osłabić trochę ich piechotę. Zobaczmy to uderzenie pioruna. O, wali, jeden strzał za drugim i trzeci jeszcze powtórzył tutaj, ale zobaczcie, że niezbyt się tym przejęli szermierze. Dobra, atakować mi tutaj tą konnicę. Musimy te flanki uwolnić tutaj, żeby nasze pozostałe jednostki rycerskie mogły się włączyć do bitwy. Dobra, tutaj już Alberic i halabarnicy sobie poradzili. Dobra, i tak. Jedni, jedźcie mi tutaj na tych muszkieterów, drudzy, tutaj zaatakujcie szermierzy, żeby halabarników zwolnić. Wy też możecie się cofnąć. I tak, Alberiku, ty zaatakuj tego kapitana Imperium. My możemy czarować dalej. Dajmy tutaj trochę statystyk lepszych naszej piechocie. I łucznicy ostrzeliwują tutaj jeomanów. Bardzo dobrze, bo gnojki się tutaj za bardzo rozpanoszyły. Ta flanka też nam się zwolniła. Dobra, to tak, wy dawajcie tutaj na tych. Tam się jeszcze czai. Paladyn. Paladyn też sobie podjedzie tutaj na muszkieterów. Wy też mi tutaj wbijajcie do lasu. Ktoś mi ucieka, kto? Giermkowie pieśni. Niestety nie wytrzymali starcia z halabarnikami i z kapitanem Imperium. Alberic spróbuje dorwać tego kapitana Imperium, tylko uważaj na halabarników, żeby się tam na nich nie nadziać. Muszkieterów wroga już jeden oddział zniszczyliśmy. O, czarodziejka mi nagle zaczęła jakoś mocno obrywać. Co tam się dzieje? Halabarnicy tutaj, atakujcie jeszcze tych rycerzy królestwa. My zaatakujemy sobie tutaj z kolei czarodzieja, który tutaj non-stop czaruje. Zobaczmy, jak wygląda bitwa piechoty tutaj w zwolnionym tempie. Wszyscy pokrwawieni konkretnie. Ale... nie wygląda to tragicznie. Dobra. Dorwać mi tych muszkieterów, pewnie, że tak. Tam mi jakaś jednostka się zapędziła za mocno. To przegrywa. Ci halabarnicy, kurde, dają, widzę, czadu, bo pokonali moich pieszych giermków i z moimi halabarnikami sobie świetnie radzą. Ale jakoś myślę, że sobie damy radę z tego wybrnąć. Mi jakaś jednostka nie walczy, to dawać. Drudzy halabarnicy teraz na nich pójdą i piesi giermkowie lecą na rewanż. Dobra, tu mi uciekają jedni zbrojni z tarczami. Czarodziejko, możesz walnąć kolejnym piorunem? Możesz, to wal. Dobra, tu już flanka... Nie, jeszcze nie. Jeszcze jeomani tutaj się obudzili. Dobra, moja piechota dostała się na ich tyły, kawaleria dostała się na ich tyły, więc w zasadzie zaraz będzie po bitwie. Już zresztą widać po ilości walczących. Udało się na szczęście tą chwilową przewagę, którą miał wróg tutaj ogarnąć, bo na tych skrzydłach to różnie wyglądało. A Alberic jeszcze nie pokonał tego kapitana Imperium. Słabo. O, a halabarnicy z kolei i piesi giermkowie zrewanżowali się pozostałym halabarnikom.
Szkoda, że nie mam pojedynku 1 na 1 między Albrickiem a tym Gilem, który ukradł mojego legendarny oręż. Który zaraz zacznie zwiewać. Już mamy zwycięstwo praktycznie. Tak, on już ucieka. Ktoś się jeszcze trzyma na polu bitwy? Chyba nie. Zaraz będziemy mieli komunikat o zwycięstwie. Tak jest, mamy drobne zwycięstwo. Możesz to nazywać zwycięstwem, ja to nazywam szczęściem. No trochę tak, trochę się zgodzę, bo jednak wróg dał się nam we znaki. Ci jego halabarnicy, ta jedna jego jednostka halabarników tutaj konkretnie nam się dała we znaki. Pokonała najpierw pierwszych giermków, potem moich halabarników i widać było, że naprawdę mają ogień w tyłku, że tak powiem. Te walki na skrzydłach były też dosyć upierdliwe, jeśli mogę użyć takiego określenia, bowiem wcale moi halabarnicy z tą wrogą kawalerią sobie nie radzili jakoś doskonale. Ogółem kawaleria w lesie walcząc nie może też pokazać swoich najlepszych atutów w postaci szarży, ale mimo wszystko to właśnie jednostki kawaleryjskie tutaj zadały najwięcej obrażeń przeciwnikowi. Łucznicy nie najgorzej, halabornicy mogło być lepiej, tak samo piesi giermkowie. Moi bohaterowie też jakoś mega się nie popisali, no ale ostatecznie koniec końców bitwa wygrana. Alberic zdobył swój tryzom Manana i pierwszy odcinek z tej małej serii mamy już rozstrzygnięty. Dowiedzieliście się o Albericu trochę więcej. Ja już o nim mówiłem podczas mini kampanii, ale zawsze to coś. Zdobyliśmy jego legendarny przedmiot. No i co, moi drodzy, w zasadzie to tyle. Tak jak mówiłem, będą to takie odcinki w zasadzie chyba krótkie, zdecydowanie krótsze niż standardowe, też nie pokazujące tutaj kampanii, tylko samą bitwę o dany legendarny przedmiot. Właśnie na pierwszy rzut poszedł Alberic. Nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze coś się pojawi, bo akurat nagrywam aktualnie Alberica i myślę nad kolejnym. Nie wiem, czy będę miał czas na nagrania, bo trochę się teraz dzieje u mnie. Natomiast dajcie znać, co sądzicie właśnie o takiej serii. Widziałem już pierwsze komentarze pod poprzednim moim wrzuconym filmem, właśnie ostatnim z kampanii Alberica, że popieracie taki pomysł, że wam się podoba, więc mam nadzieję, że w praktyce też się to sprawdziło, że ta bitwa wam się spodobała, że ten format wam się podoba. Nie oznacza to, że nie będą się już pojawiały żadne mini kampanie oraz takie pełnoprawne kampanie z Warhammera, bo jednak nie jest to w żaden sposób zastępstwo. Po prostu taka dodatkowa seria pomiędzy konkretnymi seriami na moim kanale. Mam zamiar pokazać tutaj, nie wiem, czy wszystkich lordów z gry. Na pewno jego taką część pewną. Mam już wstępną listę tych, których chciałem pokazać i których sylwetki chciałem trochę bardziej przybliżyć, już przygotowaną, więc będą się oni na pewno pojawiali z czasem na moim kanale. No ale też chciałbym zobaczyć, jaki będzie odzew z waszej strony. Jeśli filmiki będą się cieszyły popularnością, komentarzami, lajkami i tak dalej, no to będę wiedział, że jest po co nagrywać, jest warto. Jeśli nie, no to nie, po prostu to tego formatu zaniecham. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie w praniu. Tymczasem co? No, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to prosiłbym jak zwykle was o komentarze, o lajki i o subskrypcje. Tymczasem co? Do następnego. Nie wiem, kiedy jeszcze to następnego się pojawi na moim kanale, ale po prostu do następnego. Trzymajcie się. Cześć.